So first of all, welcome to this workshop. Thanks for joining me here for a study of the Parondo's paradoxon. This is actually, in a sense, just a game of throwing a coin with a certain outcome. You'll see that we'll play two games, which are games where you will, on average, always lose. And somehow we will connect these two games to a game where you will win, which is quite interesting, that you have two games where you lose, and if you mix them, then you win in the end. Now, what does that have to do with physics? Let me start the notebook. I mean, this is something you will see later on. Some of you already have it on the screen. These are the published SAGE notebooks. So if you go to published later on when you're back at your computer, you should get this list, and then you should start this workshop Parondo's paradox. There's Parondo's paradox. You should use workshop Parondo's paradox, which is this one here. Now, this is a SAGE notebook, as you have seen at the conference. And at the beginning, there is some text which explains what's going on there. Now, if I throw a coin, then there's a 50% chance that I get one side or the other, right? Yeah, sure. Because I don't know how maybe some translation is. Yeah, I mean, first of all, I should say that whenever there's a problem or you have questions, please interrupt me. I mean, I don't have the obligation to go through everything I've prepared. The important point for me is that you profit from it. Yeah? So please interrupt me. And this is one important point. I mean, Mariusz is going to help me. He is speaking perfect Polish. I don't speak any Polish. So he will help out. Część z Państwa nie do końca czuje się dobrze w języku angielskim, to ja możemy robić taką krótką przerwę i ja będę w skrócie opowiadał, co się dzieje na warsztatach. Więc tutaj pan profesor powiedział, że jeżeli są jakiekolwiek pytania, proszę je zadawać. Jeżeli ktoś może po angielsku, to proszę po angielsku, a jak nie, to ja oczywiście przetłumaczę to pytanie albo pomogę wprost. No i dopiero tak naprawdę zaczynamy mówić o paradoksie Parondo. Ja będę się co chwilę wtrącał i będę tłumaczył kilka słów. Okay, so we'll try to. Okay, fine. So, I mean, what does throwing a coin have to do with physics? Well, throwing a coin and having one or the other result means, as a particle, let's say, a physical particle, I step to the right or I step to the left. Yeah? And if I repeat this very often, then I do a diffusive motion like a drunken person, basically. Chodzi o to, co ma wspólnego rzut monetą z fizyką tak naprawdę. Rzut monetą jest to losowe zdarzenie, natomiast w fizyce wyobrażamy sobie jakąś cząstkę, która może się poruszać albo w prawo, albo w lewo. I taki ruch nazywamy ruchem błądzącym, ruchami Brownami, Browna tak samo. Okay, so that's basically what we are doing. We have particles, a lot of particles. If we start all here, and everybody throws a coin and moves in the corresponding direction, we'll have a certain distribution which will broaden over time. Yeah? If we would play this here, then some of you would stand further to this side, others would stand to this side. So you have this broadening of the of this distribution here. Okay? Czyli ten wykres przedstawia rozkład prawdopodobieństwa, gdzie możemy spotkać taką cząstkę. Jak ten czerwony wykres pokazuje początek tej sytuacji, kiedy ta cząstka jest tak zlokalizowana w jednym miejscu, to później on się rozlewa, rozciąga, czyli cząsteczki mają większą możliwość pojawienia się gdzieś na prawo albo gdzieś na lewo, gdzie na początku to było scentrowane. Okay, so if now we tilt this plane here a little bit, let's say to the left, which means the probability that we get the winning outcome is smaller than the losing outcome, then on average we all will go to the left, okay? Mm-hmm.
kiedy troszeczkę przechylimy ten tak jakby wykres, tutaj mówimy o potencjale, czyli energii potencjalnej w tym przypadku, no to wtedy mamy większą predyspozycję do iścia w jedną stronę niż w drugą stronę. Tak, to jest w przypadku monety, kiedy częściej wypada nam jedna orzeł albo częściej nam wypada reszka. So this is one game which we are going to implement on the computer and which we are going to play. It sounds pretty trivial, right? I mean, we'll have to implement it, but the outcome is not surprising. We'll go to one direction, or in terms of money in this game, we will lose. Okay. Now we play the game in this potential here. So suppose we are again moving around by throwing a coin, but we have to go uphill, and then there's a slope where we can go downhill. Well, then it turns out that also the distribution will broaden. Some of you will be to the right, some of you will be to the left. Mm-hmm. Czyli ten pierwszy przykład, to jest pierwsza rzecz, którą będziemy pamiętać, czyli zwykły ten rzut monetą albo w prawo, albo w lewo. Natomiast w tym drugim przykładzie będziemy używać takiego potencjału, z polskiego mówimy, że to jest potencjał piłokształtny. Warto zwrócić uwagę, że on ma właśnie różne nachylenie w prawo i różne nachylenie w lewo. Natomiast dalej będziemy obserwować dla takiego potencjału również ruch w prawo i w lewo, czyli dalej ten rozkład prawdopodobieństwa dalej będzie nam się rozlewał, można tak powiedzieć. And this potential is called a ratchet from this mechanical device which goes only one way, right? The form of this potential prefers motion in one direction, but if we would play this game now, then the probability to go to the left or to the right would be equal. Like up here, only the distribution would be somewhat different. Mm-hmm. Czyli tutaj pan profesor jeszcze raz wspomniał, że właśnie taki potencjał nazywamy takim potencjałem piłokształtnym. I tak jak widzimy, tutaj mamy, natomiast nadal w tym przypadku będziemy mieli tak naprawdę równe prawdopodobieństwa w prawo i w lewo iścia. Okay, and now suppose that, like we did it here, we tilt this potential slightly to the left, then on average we will go to the left again. So, which means for our game, we will lose again on average. Mm-hmm. Czyli jeżeli znowu ten potencjał przechylimy w lewo, to znowu będziemy mieli większą predyspozycję do iścia w lewo, a tym samym w przypadku naszej gry będziemy częściej przegrywać. And now there's something which was discovered some time ago, that is the so-called flashing ratchet, that if you switch in the right way between this situation, and you have tilted your potential to the left, still the particles on average will go to the right. They will go uphill, which is quite surprising. Mm-hmm. Yeah? And you might not believe me at this point. Yeah? Okazuje się, że jeżeli odpowiednio będziemy w czasie ten potencjał włączać i wyłączać, wtedy okaże się, że mimo tego, że jest naturalna predyspozycja, żeby iść w lewo, to nasza cząstka będzie szła w prawo. Czyli w naszej grze będzie oznaczało to, że będziemy częściej wygrywać niż przegrywać. And since the result is so surprising that you can go to the right, even though the potential is tilted to the left, Parondo came up with an explanation, or let's say a way to make this more, to simplify things in a sense, by introducing the two games we are going to play. Two losing games, which, if they are played in the right sequence, will be a winning game. And this is something we are going to explore here in this workshop, and hopefully in the end you are convinced that this flashing ratchet really does what I'm claiming. Ten niezwykły efekt, że mimo tego, że potencjał jest przechylony w lewo, a nasza cząstka porusza się w prawo, to jest przykład fizyczny, to właśnie Parondo wymyślił paradoks, gdzie zamiast będziemy myśleć o cząstce, będziemy myśleć o dwóch różnych grach. Czyli w każdej z poszczególnych gier będziemy przegrywać, natomiast jeżeli będziemy odpowiednio zmieniać między tymi grami, będziemy przeskakiwać, tak jak ten potencjał jest odpowiednio włączany i wyłączany w czasie, to jeżeli my tak samo będziemy pomiędzy tymi dwoma grami skakać, to wtedy okaże się, że będziemy wygrywać. Mimo tego, że w każdej z poszczególnych gier byśmy przegrywali. Okay, so now we know more or less the physics we want to describe. And now we are going to play Parondo's Paradoxon.
before we start doing this in the small groups we have already formed, and that's great that you're more or less in groups of two, because somebody has an idea, then somebody else has an idea. Discussing things is very useful in this respect. Before starting this part, first of all, I wanted to ask you about your programming experience so that I have some idea of on which level you are. Probably there's also some distribution, which hopefully goes in the right direction in this workshop. Who has some programming experience? I know that from you, you have some. A teraz chcę się pytać, czy ktoś już miał wcześniej doświadczenie w programowaniu. Okay. That's fine. It's no problem at all. So what we will do for the beginning is I will show you a few things from which you can start by copying and modifying things. Yeah? So let's first go through a couple of steps where I show you how to throw a coin in the computer, how to change certain things, and then you'll find in this worksheet a program which is partially empty. So you have to fill it up. I to nie jest żaden problem, jeżeli Państwo nie mają doświadczenia w programowaniu, ponieważ na początku przejdziemy przez kilka przykładów, które już są zrobione i będziemy po prostu je kopiować, troszeczkę ewentualnie modyfikować. And in this phase we are going around, we are giving advice or help. Shout at us that we know, okay, you need help. We will do this individually because then we can really try to cover the questions which you are having in your special situation. That's actually the same thing I'm doing when I'm teaching at our university, the introduction to programming. We have these exercise sessions where one or two persons walk around and try to help. I think that's the most efficient way. And how far we get in this worksheet, again, is not important. Important point is that you learn something from it. Mm-hmm. Czyli teraz będziemy po prostu krążyć wokół Państwa i jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę od razu krzyczeć. Nieważne jest to, jak daleko zajdziemy w tych warsztatach, ważne jest, żebyście jak najwięcej wyciągnęli. Okay, so to start, I first have to tell you a few things. Before you can really start. I mean, you probably can start right away, but most of you won't be able to start right away. Now, I'm not sure that this is large enough for everybody. So, I mean, first of all, we have to see how we can throw dice or a coin. You can make it even larger if you want. It's no problem. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. That's okay. So, well, first of all, hopefully throwing a coin or a dice is random. Yeah. So basically, what we need to do is we need to generate random numbers. Yeah. And this is actually quite easy in Python, or here in this context, you just say random. Bracket. This is a function. So usually, I mean, like you know functions from mathematics, you have brackets and an argument. Now in Python, sometimes you don't have an argument, so there are just the brackets still there to indicate that it's a function. Mm-hmm. Czyli rzut monetą czy rzut kością, tak jak tutaj w tytule, jest zjawiskiem losowym i mamy pierwszą funkcję, która jest zaimplementowana w Pythonie, czyli ta funkcja random. Zazwyczaj tak samo jak w matematyce, funkcja jest od jakiegoś argumentu i ten argument jest w nawiasie. Czasami w programowaniu funkcja nie ma żadnego argumentu, tak jak w tym przypadku, dlatego zostają same puste nawiasy. So if I open up a new cell here, and I just say print random. Maybe some problem is with internet. Yeah, I'm afraid that
because in maybe try to restart once again. Well, let me no, this is not what I'm. Mm-hmm. No, this is not what I want. This was a mistake. Ah, yeah. Okay. So, what you see is that we get a random number, except that you cannot decide whether it's random, of course. This could be any number. But my claim is that random gives you random numbers out of an interval from 0 to 1. This is important to know the range. Okay? Mm-hmm. Czyli ta funkcja zwraca losową liczbę z przedziału od 0 do 1. And now what we will need to do during programming the Power and Loss Paradoxon is to have a loop. We want to play this game a lot of times. So suppose we want to throw our coin 10 times. Then in Python, you just say for n. N is just some variable that's actually not important, what you use here, in range of 10. Range of 10 will produce you numbers from 0 to 9, just 10 numbers starting at 0. And what's also important, I mentioned this in my talk, is that in such a loop, the body of this loop, the part which is repeated, has to be indented. And usually you just indent by 4 white spaces. Mm-hmm. Czyli żeby zagrać naszą grę wielokrotnie, musimy użyć tutaj pętli, programu, pętli form w języku Python. No i to n to jest jakaś tam dowolna zmienna, tak ją sobie nazywamy, to n będzie przebiegało od 0 do 9. Należy o tym pamiętać, że jeżeli wpiszemy tam 10, to pierwszą cyfrą jest 0 i tak do 9. I tak jak pan profesor wspominał już na wykładzie, istotne w języku Python jest to wcięcie, ponieważ właśnie to wcięcie będziemy robić na klawiaturze tabem i po prostu to jest informacja dla programu, że w tym bloku wykonujemy tą pętlę. Czyli mm-hmm. This is actually something which I have repeated here, so if later on you want to read it again, you can just read this comment here. So now let's evaluate this. Now we get 10 random numbers between 0 and 1. Okay. Now, we need one more ingredient, which is branches. So we throw a coin, and either the random number is below 1/2 or above 1/2. In one case we win, in the other case we lose. And depending on what the random number is, we want to print out you win or you lose. Mm-hmm. Czyli teraz w tym programie sprawdzamy, czy nasza liczba, jeżeli mamy liczbę, nasza liczba losowa jest od 0 do 1, to po prostu sprawdzamy, czy jest mniejsza od połowy, czy jest większa od połowy. Co będzie tak naprawdę odzwierciedlało nam ten rzut monetą. I po prostu, jeżeli jest mniejsza, to wtedy wyświetlamy, że wygrałeś, a jeżeli jest mniejsza, to... A jeżeli jest większa, to wtedy wyświetlamy, że przegrałeś. Okay, so if I evaluate this. Proszę. Mm-hmm. Yeah. So there's one part is if this is true, then so if the random number is below 1/2, it says you win. Otherwise, it says print you lose. That's what I said in my talk. You can basically read this and almost understand what's going on. And you see that almost in half of the cases we lose, in the other half we win. So this way we can produce a game. Yeah? Mm-hmm. Czyli tak jak jeszcze raz było wspomniane, wygrywamy kiedy ta liczba jest mniejsza, przegrywamy kiedy jest większa. Tutaj mamy przykładowy rozgrywkę i tak naprawdę to jest wszystko. No, jeszcze pan profesor wspomniał, że w zasadzie język Python jest tak prosty, że wygląda tak jak się go czyta, tak on programuje, jeżeli ktoś zna angielski. So let's go to game A and you already see here there are things for you to do.
But let me first explain what game A does. So there will be two games which we are playing, game A, remember the flat potential, and game B, the ratchet potential. Mm-hmm. Czyli będziemy grali w dwie gry. Tak jak w tym wcześniejszym przykładzie, jak mówiliśmy o tej cząstce, tam właśnie mieliśmy jedna, poruszała się w całkowicie flat potential, czyli teraz mi polskie słowo, płaski po prostu potencjał, jednostajny, a ten drugi to był właśnie ten piłokształtny potencjał. Czyli to będzie odpowiednikiem tych naszych dwóch gier, czyli A i B. Okay, and then we will tilt this a little bit to make it more interesting. That means usually the threshold for a fair game would be 1/2. And now we make it a little bit smaller. See, we reduce the threshold from 0.5 to 0.5 minus some value, let's say this small value epsilon here. Mm-hmm. Czyli tak jak w tamtym wcześniejszym przykładzie, to przechylenie tego potencjału powodowało ukierunkowanie tego ruchu w jedną stronę, tak w tym przykładzie my po prostu zmienimy ten nasz próg. Czyli jeżeli ten próg wynosi 0,5, znaczy, przepraszam, po prostu pół, to wtedy jesteśmy na tym jednostajnym potencjale, nie ma żadnego ukierunkowania. W jedną i w drugą stronę jest tak samo. Natomiast jeżeli odejmiemy od niego jakąś wartość małą, zapisaną jako epsilon, to wtedy delikatnie przesuwamy ten potencjał tak jakby i okazuje się, że częściej przegrywamy niż wygrywamy. Czyli częściej idziemy w prawo niż w lewo w tym sensie. Okay, and now... Czyli na przykład teraz, jeżeli odejmiemy epsilon jest 0,005, no to będzie ten 0,005. To zadaje się, czy też będzie losował? To się zadaje. To jest parametr naszego, naszej grze. Okay, and now we are going to write a program where I have put in certain parts for you, which I haven't discussed yet. So I've put them in to make it easier, but the rest is in principle depending only on what I've already explained to you. The loop and the branch if else. Mm-hmm. Yeah? So, oh, maybe you first. Teraz już będziemy pisać pierwszy program. Tutaj jest jeszcze kilka rzeczy, które nie zostały jeszcze wyjaśnione, natomiast tak naprawdę główna część programu będzie opierała się na tym, co już widzieliśmy, czyli tak naprawdę na pętli for, czyli musimy ileś tam razy tą grę rozegrać i temu warunkowi if, czyli musimy powiedzieć, kiedy wygrywamy, a kiedy przegrywamy. I na tym będzie polegał pierwszy nasz program. Okay, so at the beginning you need some parameters, for example, this epsilon, or the amount of money which you have. Right? You can start with zero because it only is interesting whether we get more money or whether we lose money. You see that all these lines which start with this sign here are comments. So Python doesn't care about these. They are just to help you, just to indicate what you should do. Then we define the evolution of the amount of money which we are having. This is in Python called a list. And we will append to this list the new values. So we get a long list of values of money which we have across the game. Czyli tutaj u samej góry, tam jest defined parameters needed for this game, to oznacza, że tutaj będziemy definiować parametry, które nam są potrzebne w grze, czyli przykładowo ten epsilon, czyli to przechylenie tego potencjału. Innym parametrem jest nasz kapitał początkowy, ale możemy równie dobrze zacząć od zera, ponieważ w tej grze będzie nas interesowało tylko zmiana tego kapitału, czyli po prostu czy skończymy na minusie, czy skończymy na dodatnio. Natomiast wartość początkowa tego naszego kapitału jest tutaj nieistotna. No i mamy tutaj w tych nawiasach kwadratowych, tym nawiasem kwadratowym w Pythonie definiujemy listę. Czyli w tej liście będziemy trzymać kolejne nasze kwoty. Czyli zaczniemy od zera przykładowo, to będzie pierwszy element tej listy. I później w kilka linii niżej jest ta komenda append. I ta komenda append dodaje nam nowe wartości do tej listy. To będą po prostu po kolei kolejne nasze kwoty, które w których jesteśmy w posiadaniu. Jeszcze jedna informacja była tutaj przekazana przez
pana profesora, że ten znaczek, który jest na samym początku, nazywany czasami haszem albo po prostu, nie wiem, krzyżykiem, to jest po prostu komentarz w Pythonie, czyli to jest tekst, który nie jest wykonywany jako program. Czyli tam możemy sobie wpisać informacje, które dla nas, programisty, są interesujące, znaczy potrzebne, jakiś dowolny po prostu komentarz. Okay, so the most important part of the program which you have to implement is really this part, where we'll have a loop over many repetitions, let's say 10,000 repetitions, or you can start with 100 or so to make it faster at the beginning. And in each loop, you have to throw a coin, you have to determine a random number, decide whether the game is won or lost, and add a new value for the amount of money which we are having. And then you can run it, and you should get some curve. Okay? Czyli głównym elementem tego programu jest stworzenie pętli for. Ta pętla for może lecieć 1000 razy, 100 razy, w zależności od tego, jak szybko chcemy, żeby program nam to zrobił. Każde przejście tej pętli to jest po prostu jedna gra, czyli za każdym razem i wewnątrz tej pętli musimy wygenerować losową liczbę, sprawdzić, czy ta liczba jest większa od naszego progu, tym samym sprawdzić, czy przegraliśmy, czy wygraliśmy i dodać wygraną albo przegraną do listy. W tym sensie, że dostaniemy po prostu ciąg kolejnych kwot, w których jesteśmy w posiadaniu. Okay, and I think now, well, you'll give it a try. We'll walk around and give you help. No problem, that's why we are here. And then let's see how everybody progresses, whether we meet again here for game B, or whether we explain it at your computers. We'll see, that depends on how things go. So, good luck.